witam wszystkich w kolejnym moim vlogu. Dzisiejszy vlog będzie poświęcony temu, co się dzieje w Polsce w związku z koronawirusem. Ale to bardzo krótko i będzie poświęcony mojemu wyjazdowi do nowej pracy. Zapraszam. Przejąć auto, tam załatwić wszelkie formalności. Więc jadę do Radebergu w czwartek, żeby być tam na noc. Prześpię się. W piątek rano mam wizytę u lekarza. Później muszę załatwić kasę chorych, krankenkasę. I na sobotę rano muszę być tutaj na Pomorzu po niemieckiej stronie. W sobotę przejmę auto, podpiszemy umowy. I od poniedziałku, bądź niedzieli, bądź może w tą sobotę już muszę, nie wiem, co zaplanował. I zaczynam nową pracę. W tym odcinku pokażę Wam, co zabieram, jak się przygotowuję do wyjazdu do nowej pracy. Teraz mamy taki okres niespokojny, związany z tym koronawirusem. Jest od dzisiaj, od północy. W tej chwili jest 9 rano, od 9 godzin jest zakaz wychodzenia z domu. Można wyjść tylko do pracy, na zakupy, do lekarza, bądź na spacer z rodziną, która mieszka w jednym takim mieszkaniu. Nie można się spotkać z mamą, tatą swoją, tylko można na przykład z żoną i dziećmi wyjść na spacer. No chyba, że mama i tata mieszkają w jednym mieszkaniu. Ale nie ma takiej opcji, więc wychodzimy tylko w naszej czwórce i zobaczymy, chyba do jutra albo do pojutrza jest ten pierwszy 14-dniowy okres, czyli ja tam miał tej kwarantanny, która miała się skończyć, ale z tego, co widzę, będzie przedłużony. Jeszcze nie wiadomo, to zostanie wszystko powiedziane. Skończmy już ten temat koronawirusa, zobaczymy, jak to wyjdzie z tym powrotem moim do domu na święta bądź przed świętami i jak to wyjdzie wszystko z moją nową pracą, jak będzie, jak będzie wyglądał mój powrót, bo przecież od sierpnia nie pracowałem. Jestem po udarze, więc jakieś tam ubytki na mojej zdrowiu, na moim umyśle są. Naprawdę potrafiłem robić dużo więcej w tym samym okresie czasu. Teraz widzę, że tego nie potrafię. Oczywiście samochodem jeżdżę cały czas. Nie mogę sobie na przykład grzebać w telefonie, oglądać YouTube'a podczas jazdy i tym podobne, bo widzę, że to już powoduje moje rozkojarzenie. Ale moim zdaniem jest to pozytywne. Ponieważ bardziej skupiać na drodze. Może jest to kwestia wyrobienia, ponieważ nie robiłem tego po udarze i muszę po prostu przyzwyczaić umysł do wielowątkowości. Ale zobaczymy. Jutro jadę do Niemiec, w sobotę jadę już przejąć ciężarówkę. Będę jeździł nowym DAF-em. Wstawię Wam zdjęcie. Już został mi on pokazany. To jest mój. Będę woził napoje i całe Niemcy moje. Zobaczymy, jak to będzie się układało w tej firmie. Jak będzie źle, no to będziemy szukać dalej. Ale może być dobrze, dlatego że to jest mała firma, taką jaką chciałem. Mała firma,
trzy osoby w biurze, łącznie z szefem, 10 ciężarówek i to nie jest złe. Właśnie zbliżam się do granicy i zaraz pokażę Wam, jak wygląda przejazd przez Kołbaskowo w kierunku Niemiec. Przejście graniczne w Kołbaskowie, czwartek, 26 marca, okolice południa. Przejeżdżałem przez Kołbaskowo i kolejki na granicę praktycznie nie było. Nie wiem, może 10-15 samochodów, może 30, no ale to dobrze, tak powiem, można powiedzieć, idzie na bieżąco. W tej chwili jestem już za Berlinem i jadę do Radeberg. Jest to mój ostatni wyjazd do Radebergu. Jutro rano mam wizytę u lekarza. Wizytę kończącą moją rehabilitację. Dostanę zwolnienie kończące. Zawiozę je do kasy chorych. I muszę w jakiś sposób zdać mieszkanie. W sobotę jadę nowej firmy, odebrać auto, podpisać umowy i nie wiem, jak to zrobić z tym mieszkaniem, ale to zobaczymy, co oni powiedzą. Od poniedziałku zaczynam pracę w nowej firmie. Do świąt nie zjeżdżam do domu ze względu na tą niewyjaśnioną sytuację. No, sytuacja jest może i wyjaśniona, ale jest niepewna. Bardzo szybko następują zmiany, bardzo się to wszystko zmienia. Od dzisiaj, od północy nie mogą przejeżdżać pracownicy transgraniczni bez kwarantanny. Oczywiście przejeżdżać mogą, ale za każdym razem jak wrócą, to 14 dni kwarantanny. Według tego, co mówią pracownicy, według tego, co mówią przepisy, kierowcy dalej mogą przejeżdżać bez kwarantanny, ale do świąt zostało 2 tygodnie, więc ja już zostanę i zjadę na święta dopiero. Święta. Jak to będzie ze świętami wielkanocnymi w tym roku? Święta będą w ramach jednej rodziny. I to rodziny ograniczonej do mieszkańców jednego mieszkania bądź domu. Nie będziemy szli święcić jajek, nie będziemy się spotykać z rodziną, z mamą, tatą, którzy nie mieszkają z nami. Zakupy. No niby zrobimy normalne zakupy, ale w sklepach nie ma wszystkiego. Ja wiem, że część rzeczy jest. Tylko po co to robić? Będzie po prostu przedłużony weekend. Tak jak dla mnie, to ja przyjadę i będzie to spotkanie z rodziną, a nie święta. Jest dla mnie święto samo z siebie. Córka nie chodzi do szkoły, syn jeszcze nie chodzi do przedszkola, żona zajmuje się dziećmi, jest w domu, więc jak ja przyjadę, to po prostu zrobimy wystawniejsze śniadanie, wystawniejszy obiad i to będzie wszystko. A takich typowych świąt raczej nie będzie. Będzie tam oczywiście jajka, kiełbasa, barszcz, jakieś tam sałatki. To będzie wszystko, co zrobimy.
kościoła. Ja nie będę się dopasowywał pod kościół, jeżeli jest święta powiedziane, że jest niedziela, na Wielki Piątek, Wielka Sobota, Wielka Niedziela, poniedziałek Wielkanocny, po prostu zrobimy to sobie w domu, bez tego całego cyrku i to będzie wszystko. Z rodziną się spotkamy na Skype'ie i to będzie cały temat święta. A jak będzie dalej? Zobaczymy. Teoretycznie ta cała kwarantanna jest do 13, czyli do chyba poniedziałku Wielkanocnego. A jak będzie dalej? To jest tak dynamiczna sytuacja, że to się zmienia z dnia na dzień. Nie będę się na temat tego wypowiadał, bo nie wiemy, co się stanie. Byłem przed chwilą w sklepie kupić bańkę na wodę, gdyż zapomniałem z domu. Niemcy zachowują się, jakby się nic nie działo. Chodzą na zakupy, spotykają się, w ogóle zachowują się, jakby się nic nie stało. Oczywiście przy kasach proszą utrzymać kolejkę, ale oni sobie nic z tego nie robią. Pchają się, podchodzą, kuchają, kluchają. Nic, zero. Zero. A jak jeszcze im zwrócić uwagę, to są wielce oburzeni. Oni po prostu nie rozumieją tej całej sytuacji. Dla nich to jest ograniczenie praw osobistych i nic więcej. To nie jest zagrożenie ich życiem. Dla nich to jest problem, że oni nie mogą sobie pójść i usiąść w knajpie. To jest problem, że oni nie mogą sobie pójść i zjeść coś. Pójść do sklepu, którego chcą. To nie jest zagrożenie. Ja wiem, że Polacy też tak robią. Ale z tego, co ja obserwuję, przez ostatni miesiąc byłem w Polsce. Dzisiaj jestem w Niemczech, to dyscyplina społeczna jest dużo lepsza w Polsce niż w Niemczech. Zobaczymy, jak to będzie w pracy. Będę wam relacjonował, jak to będzie na firmach, jak to będzie wszędzie. Kupiłem sobie dzisiaj środek do dezynfekcji rąk. W Polsce był niedostępny, nie mogłem go kupić. Tutaj w normalnym sklepie też nie było. W markecie budowlanym dostałem litrową butelkę za 12 euro. Ja wiem, że to nie jest mało, no ale jakoś się musimy chronić. Mam bańkę z wodą, mam mydło antybakteryjne, mam ten płyn. Więc po każdym wyjściu z auta, po każdym przyjściu z rozładunku, załadunku będę mył ręce. Raz dziennie twarz, no może nie raz dziennie twarz, ale całą głowę będę się kąpał, no jakoś muszę sobie z tym poradzić i jakoś muszę po prostu przetrwać. Te najbliższe 14 dni to pokaże mi, czy ja się zarażę, czy ja się nie zarażę. No rodzinie też robię kwarantannę od siebie. Zobaczymy. To jest mój ostatni dzień na Nadbergu. Żegnam się z tym miastem. Nie przyniosło mi szczęścia i nie mam żalu, że to opuszczam. Na razie. Cześć. We'll be right back.
Radebergu. Oddałem zwolnienie do kasy chorych. Oddałem zaświadczenie, które kasa mi przysłała, żeby lekarz mnie wypełnił. I dla mnie jest to etap rehabilitacji zakończony. Z lekarką się pożegnałem. Jeżeli będzie chciał mój nowy lekarz, którego będę szukał tutaj bliżej Szczecina, jakieś dokumenty, to i tak będzie musiał wystąpić o nie do lekarza w Radebergu. No i ciekawostka jeszcze, kasa chorych w Niemczech AOK Plus jest zamknięta. Była tylko skrzynka, do której mogłem wrzucić swoje rzeczy. Dzwoniłem do kasy chorych na infolinię i powiedziano mi, że oni wszyscy są w środku, tylko nie ma obsługi interesantów. Więc liczę na to, że wrzuciłem i to wszystko dojdzie i dostanę normalnie mój zasiłek chorobowy Krankengeld w jakimś szybkim czasie. Przekazywano samochód, no jak to przy rozpoczęciu nowej pracy. Do tego jeszcze wczoraj zacząłem jazdę, rozładunek mam w poniedziałek o godzinie 14, rozładunek o godzinie 19, bo tam gdzie jadę do browaru mam pełny skład skrzynek z butelkami. Rozładowuję skrzynki, ładują mi piwo i jadę do Trinksa na 19 jutro, więc musi nie być daleko. Wczoraj tutaj miałem 170 km do lotu, jechałem prawie 3 godziny, ale przyjmijmy, że nowe auto, ja też parę miesięcy nie jeździłem, do tego auto jest na poduszkach, no to jest mega. Auto jest bardzo miękkie, no komfortowe mega, ale muszę się przyzwyczaić, że ono się bardziej buja w porównaniu z Mercedesem, którym jeździłem. I weekendzik, tak planowałem, żeby nie zjeżdżać do Polski. W przyszłym tygodniu też będę weekend w aucie i do domu zjadę dopiero na święta. No w domu byłem długo, więc mogę to przeżyć. Nie jest to standard, po prostu przez sytuację z koronawirusem w Polsce nie chcę zjeżdżać do domu tak często. I teraz nie ma to sensu, bo i tak na zakupy nie wyjdziemy, nic nie zrobimy. Więc rodzinę przygotowałem na te dwa tygodnie, siebie też przygotowałem na te dwa tygodnie. I to by było na tyle.